Witam wszystkich serdecznie. Dziś otwieramy serię o ważnych postaciach ze świata kina. Ponieważ w pierwszym materiale na kanale poruszałam tematykę początków kinematografii, uznałam, że opowiem coś o postaci z tamtego okresu czasu. Początkowo myślałam o braciach Lumière lub o Georgesie Méliès, ale ostatecznie uznałam, że warto przybliżyć historię osoby niedocenianej, o której mało kto wie. Przygotowując ten materiał, byłam pod wrażeniem dokonań tego człowieka. Mam nadzieję, że Was też choć troszkę zainteresuje. Dziś porozmawiamy o Kazimierzu Pruszyńskim. Bohater dzisiejszego odcinka urodził się 4 kwietnia 1875 roku w Warszawie jako syn Cecylii Pąciatówny, która niestety zmarła niedługo później, i Konrada Pruszyńskiego. W jego rodzinie kultywowały się tradycje patriotyczne. Przez swą działalność patriotyczną jego dziadek Antoni trafił nawet na Sybir. Kazimierz Pruszyński już od najmłodszych lat interesował się naukami ścisłymi i techniką. Jako młodzieniec został członkiem Warszawskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jego ojciec i dziadek również zajmowali się fotografią. Po zakończeniu nauki w gimnazjum Pruszyński udał się na studia do Belgii, gdzie miał styczność z pierwszymi próbami przedkinematograficznymi. Tak go to zainteresowało, że porzucił studia i wrócił do Warszawy, by spróbować skonstruować własny aparat filmowy. Pleograf powstał rok przed zgłoszeniem patentu na kinematograf przez braci Lumière. Urządzenie wykonywało około 50 zdjęć na sekundę, gdzie w podobnych urządzeniach standardem było 16 do 25 zdjęć na sekundę. Cechą charakterystyczną pleografu był sposób perforacji taśmy, która znajdowała się wszerz, a nie po bokach, pomiędzy klatkami. Za pomocą tego urządzenia Pruszyński zrealizował pierwsze filmy przedstawiające scenki rodzajowe. Warto wspomnieć, że głównym celem wynalazcy nie była rozrywka, a edukacja. Chciał, by nagrywano operacje czy rejestrowano zachowanie zwierząt. Aparat miał służyć naukowcom i edukatorom, a filmy używane w trakcie odczytów. Ponieważ migotanie w trakcie projekcji psuło odbiór, Pruszyński próbował udoskonalić wynalazek, dzięki czemu w 1899 roku powstał biopleograf. Urządzenie to miało dwie taśmy filmowe i dwa obiektywy, które na przemian rzucały obraz na ekran, dzięki czemu przerwy w świetle i drgania zostały zniwelowane. Dzięki licznym pokazom zainteresowanie wynalazkiem rosło. Powstał on z myślą o celach komercyjnych. Największą sensacją w użyciu tego wynalazku było jego użycie podczas opery Walkiria w Teatrze Wielkim w Warszawie w 1903 roku. Wyświetlono wtedy jako dekoracje lecące na koniach Walkirie, czyli panny wojowniczki, które służyły na polu bitwy Odynowy, naczelnemu bogu nordyckiemu. W 1901 roku powstała pierwsza polska wytwórnia filmowa, Towarzystwo Udziałowe Pleograf. Zrealizowano takie filmy jak Ulica Franciszkańska, Ślizgawka w Łazienkach, Powrót Birbanta czy Przygoda Dorożkarza. Towarzystwo to upadło w 1903 roku. Kazimierz Pruszyński dalej eksperymentował i badał kolejne aparaty filmowe. Interesowało go bardzo przesyłanie obrazu na odległość. W 1898 roku skonstruował telefot, stając się tym samym pionierem telewizji, choć wynalazek nie odniósł sukcesu przez swą złożoność i ograniczenie zastosowania w praktyce. W 1906 roku Pruszyński wrócił do Belgii, by ukończyć przerwane studia, a zdobywszy w 1908 roku tytuł inżyniera mechanika, przeniósł się do Paryża. Wkrótce stolica Francji stała się centrum przemysłu kinematograficznego, a film stawał się nową dziedziną sztuki. W 1909 roku powstał kolejny wynalazek – obturator, czyli trójlistkowa migawka redukująca migotanie. Znalazła ona zastosowanie w kolejnym wynalazku, który powstawał w tym samym roku, czyli projektorze. Tym razem ten wynalazek zyskał uznanie. Doceniła go Akademia Nauk, a nawet sam Louis Lumière. Urządzenie przyjęło się tak dobrze, że koncern filmowy Gaumont zaczął produkować go na masową skalę. W ten sposób Pruszyński zyskał popularność we Francji. Kolejny wynalazek, powstały już rok później, zrewolucjonizował przemysł filmowy. Była to ręczna kamera filmowa, którą Pruszyński nazwał aeroskopem. Zaprezentowano go po raz pierwszy 27 grudnia 1910 roku na posiedzeniu Francuskiej Akademii Nauk i pokaz ten wywołał ogromne emocje, bo wynalazek stanowił ogromny postęp rozwoju kinematografii, ułatwiając znacznie realizację filmów. Pruszyński użył żyroskopu, który niwelował drżenie rąk, dzięki czemu zdjęcia miały dobrą jakość, nawet te w ruchu.
W dodatku Pruszyńskiemu udało się stworzyć nowy napęd do przesuwania taśmy filmowej. Zamiast kręcenia korbką wystarczyło wcisnąć przycisk, który uwalniał sprężone w zbiorniczkach powietrze. Wynalazek odniósł taki sukces, że w Anglii rozpoczęto masową produkcję, a w 1913 roku został nagrodzony złotym medalem na Międzynarodowej Wystawie Kinematograficznej w Londynie. W ramach ciekawostki dodam, że działania zbrojne podczas I wojny światowej zostały udokumentowane na filmach kręcone właśnie aeroskopem. Dzięki temu wynalazkowi udało się wykonać pierwsze kroniki lotnicze. Po wojnie kręcono nim przelot Brytyjczyków dookoła świata. Aeroskop wykorzystywano do 1935 roku, kiedy sukcesy zaczął odnosić film dźwiękowy. Kolejnym wynalazkiem Pruszyńskiego był powstały w 1912 roku amatorski aparat filmowy zwany okiem, który służył zarówno do nagrywania, jak i projekcji filmów. Była to niewielka skrzynka. Dzięki temu urządzeniu udało się nakręcić 20-minutowy film, a dzięki specjalnym żarówkom wyświetlane filmy były bardzo wyraźne. Niestety ten wynalazek tak dobrze się nie przyjął, podobnie jak opatentowany w 1907 roku kinofon. Pozwalał on na synchronizację dźwięku i obrazu dzięki sprężeniu kinematografu i gramofon. Wynalazek ten zapoczątkował okres filmu dźwiękowego, lecz Pruszyński nie zadbał o jego solidne rozpropagowanie. Warto jeszcze wspomnieć o autolektorze zaprojektowanym w 1943 roku. Urządzenie to miało służyć do nagrywania na starych, zużytych taśmach filmowych tekstów książek dla niewidomych. Druga wojna światowa nie przeszkodziła Pruszyńskiemu w kontynuowaniu badań aż do 1944 roku, kiedy razem z żoną i córką zostali aresztowani za działalność konspiracyjną i wywiezieni do Pruszkowa, gdzie ich rozdzielono, a następnie przewieziono do obozów w Rogoźnicy. Kazimierz Pruszyński został później przeniesiony do obozu Mauthausen w Austrii. Zmarł 13 marca 1945 roku, niedługo przed wyzwoleniem obozu przez Amerykanów. Wiemy już, czego dokonał Kazimierz Pruszyński. To może jeszcze powiem co nieco o jego osobowości. Pruszyński był żywiołowym człowiekiem. Pełno w nim było radości życia i potrafił zainteresować innych swoimi pasjami. Łatwo nawiązywał kontakty. Był przedsiębiorczy i łatwo się nie poddawał, lecz gdy z czegoś rezygnował, to ciężko było mu się podnieść. Był jednak zdeterminowany. Czerpał wiele radości ze swojej pracy. Lubił spokój i samotność. Gdy mu przeszkadzano, łatwo się denerwował. Mimo łatwości w nawiązywaniu kontaktów, miał problem z porozumieniem się z przemysłowcami i handlowcami, którzy w jego odczuciu chłodno kalkulowali efekty jego pracy. Mimo zagranicznych sukcesów, pamiętał o Polsce i podkreślał swoje pochodzenie. Chciał wspierać polską gospodarkę oraz by Polacy byli znani jako wyedukowany i postępowy naród. Kazimierz Pruszyński był bez wątpienia wielkim wynalazcą i znacząco przyczynił się do rozwoju kinematografii. Podobno sam Louis Lumière powiedział o nim: „Panowie, ten człowiek jest pierwszy w kinematografii, ja jestem drugi”. Pruszyński dokonał niesamowitych odkryć i według mnie zasługuje na większą rozpoznawalność, zwłaszcza w Polsce. Jest to fascynująca postać, o której warto więcej mówić. A ty co myślisz o tym człowieku? Proszę, podziel się o tym ze mną w komentarzu. Cieszę się, drogi widzu, że tu zajrzałeś i mam nadzieję częściej Cię tu spotykać. Do usłyszenia wkrótce.